cześć moi drodzy. Dzisiaj zrobimy fantastyczne, pulchniutkie paszteciki w cieście drożdżowym. Zobaczycie jak to się robi. Zastosujemy je tym razem na Sylwestra, ale przecież wiecie, że takie paszteciki można robić na jakieś przyjęcie czy na jakąś fajną imprezkę. Naprawdę nie jest to dużo roboty i już działamy. No więc paszteciki, jak sama nazwa wskazuje, oparte są na pasztecie. A żeby go zrobić, musimy mieć nieco mięsa. Czyli mamy tutaj wspaniałe ćwiartki kurczaka, jakieś 30 dekagramów wątróbki drobiowej i słonina, ona bardzo ważnym składnikiem jest naszych pasztecików. Z tego wszystkiego będziemy robić taki bulion, a do bulionu jak do bulionu, po prostu warzywa, czyli cała włoszczyzna. Tutaj sobie zawinąłem, zrobiłem takiego pędzelka, taki kwiatek spora i z pietruszki. No i do tego oczywiście przyprawy, a to co tutaj jest, to składniki na ciasto drożdżowe. Więc drożdże, jedno żółtko, mąka, olej, sól, cukier, to wszystko razem stworzy nam wspaniałe danie. Musimy mieć dobrze naostrzony nóż, ponieważ będziemy kroić tą tutaj słoninkę. Dlaczego ją tak kroję? Później będziemy całe to mięso nasze, czyli wątróbki kurcza, który będzie obrany, będziemy to wszystko mielić w maszynce, żeby zrobić oczywiście pasztet do pasztecików, więc trzeba pokroić słoninkę, żeby ona nam weszła do tej maszynki, bo przecież jak taki wielki plaster wsadzimy do niej. Biorę garnek i wkładam nasze ćwiartki tylne kurczaka do gara. Do tego oczywiście wrzucam od razu wątróbkę. No i nasze plastry słoniny, które będziemy gotować razem. Powiem wam, że te twarde warzywa będę razem skręcał z mięsem przez maszynkę, więc żeby tak się stało, to pokroimy je na drobne części, chociaż nie trzeba było tego robić, ale wtedy one nam się szybciej ugotują i to jest właśnie ważne. Już sobie pozwoliłem skorzystać z kawałka marchewki. No pietruszka nie jest taka smaczna na surowo. No i selerek, też oczywiście drobniejszą kostkę. Już się nam bulionik szykuje. Tu wrzucimy jeszcze bora, zieleninkę, którą związałem nitką, żebym później łatwo mógł ją wyjąć. I cebulkę będziemy przypiekać. Do tego jeszcze wrzucę kilka dosłownie kuleczek ziela angielskiego i oczywiście sporo pieprzu. Pamiętajcie, żeby grzybków teraz nie wrzucać, tylko na 10 minut przed końcem gotowania, a cebulkę będziemy przypiekać. I stawiamy cebulkę na tym gazie, a całość zalewamy taką ilością wody, żeby nam wszystko ładnie zakryło. Dobra. I oczywiście zapalamy gaz. Teraz musimy to jeszcze posolić, półtorej takiej średniej łyżeczki. Oczywiście w naszej kuchni obfituje też sporo cukru i 3/4 łyżeczki wsypałem. Można to lekko zamieszać, przykrywamy i niech się gotuje. Od czasu jak się zagotuje ten bulion, gotujemy go jakąś godzinę mniej więcej. Trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy mięso z kurczaka już odchodzi od kości, czy się już lekko rozlatuje. Myślę, że po godzinie będzie ok, warzywa już będą miękkie, bo są posiekane i wtedy będziemy mogli na ciepło obierać mięsko i później schłodzić i to wszystko mielić, ale to za jakąś godzinkę. Zobaczcie, cebulka mi się przyjarała okrutnie, ale będzie fantastyczny smak, przecież nie będziemy jej jeść. Ona ma tylko oddać swoje aromaty i już ją wrzucam do naszego bulionu. Słuchajcie, minęła prawie godzina, więc zaglądamy do garnka z bulionem. O, jest nieźle, zobaczcie. Wyjmiemy na początek te zielone warzywa, delikatnie, żeby nam się nie rozleciały. I spróbujemy. O, no przepyszne. Kurczę, można byłoby ryżu dogotować do tego i zrobić wspaniałą ryżówkę. Naprawdę doskonała, nie wyleję tego oczywiście. Zachowam sobie właśnie na taką okazję. Biorę widelec i nakuwam sobie na początek słoninę, zobaczcie. Ale wchodzi widelec, jest super miękka. Dobra, a co z kurczakiem? Tu mam kawałek kurczaka. Wydubiemy sobie z niego. No mięso odchodzi. Dobra, wyłączamy teraz to. A nie, jeszcze kurczę, jedna rzecz. Muszę chwilę pogotować, bo miałem wrzucić grzyby. Więc jeszcze wrzucimy te grzyby. Przykryłem garnek pokrywką i te grzyby niech się chwilę tam namoczą, jakieś 5 minut będziemy je gotować. Chodzi o to, żeby totalnie nasze paszteciki nie były grzybowe, ale jednak miały taki lekki posmak grzybowy. No dobrze, moi drodzy, zaczynamy wyjmowanie. Więc tak, na początek wyjmę tą przypaloną mocno cebulkę i ją odstawiamy na bok. Teraz osobno wyrzucamy naszą słoninkę, ona jest bardzo, bardzo miękka. Teraz wyjmę jednak te kurczaki wcześniej, ponieważ nie chcę, żeby nam się tu rozleciały. I wyjmę je na osobną miskę. Warzywa też spróbuję wyjąć na osobną miskę i wątróbki są ciężkie, dlatego pływają gdzieś tam na dnie. Zobaczcie, co tutaj raz mamy piękne. Oczywiście warzywka, wątróbki i słoninka, więc to wrzucimy sobie na dwór, ale tego kurczaczka nie wrzucimy na dwór, ponieważ chcemy, żeby był jeszcze ciepły, jak będziemy go obierać, więc zostawimy sobie go tutaj w kuchni, niech chwilę przestygnie. Nasz kurczaczek już przestygł, więc możemy go śmiało obierać. Zobaczcie, jak się pięknie łamie. Pyszniutki. Dobra, wrzucamy tutaj mięsko do miseczki obok.
Skóry też mogą iść do naszej miseczki, dlatego że one idealnie będą sklejać nasz farsz, tak jak i słoninka. No i mamy gotowe obrane mięso i wystawiamy to do wystygnięcia na dwór. Zobaczcie, jaką tutaj przygotowałem maszynerię. Dzisiaj użyję maszynki tej elektrycznej do mielenia. Troszeczkę tych produktów jest, ale nie dlatego tak naprawdę. Zobaczcie, chodzi mi o to, żeby uzyskać małe oczka, a ta maszynka ma mniejsze oczka niż maszynka ręczna. Ale pokażę wam coś jeszcze, co mam przygotowane już w międzyczasie. Produkujemy drugi film, drugi przepis. Zobaczcie. Ha, 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 jak Sylwester to Sylwester. Tam będą paszteciki przepyszne, świeżutkie, drożdżowe, a tutaj gotujemy barszczyk. Co prawda paszteciki będę jutro odświeżał, bo dzisiaj jest dzień przed Sylwestrem, czyli Wigilia Sylwestra, ale właśnie dlatego gotuję barszczyk teraz, bo on musi naciągnąć. Ale my robimy paszteciki. No i tutaj nie ma się co zastanawiać, po prostu mielimy wszystko. Tu już się zmieliło, ale żeby przeczyścić maszynkę w taki sposób, mam tutaj bułkę suchą i przepuszczę ją też przez tryby maszynki do mielenia i będziemy mieć wszystko razem tutaj w pasztecikach. Ale powiem wam, że ta bułka jest potrzebna, a nawet może dołożymy jeszcze więcej bułki tartej, ale to się zobaczy później. No dobrze, mięcho mamy zmielone, ale słuchajcie, tutaj troszkę przypraw jeszcze jest potrzebne, więc pokażę wam teraz, jak wygląda sprawa z przyprawami do mięsa. Bułka tarta, będzie potrzebna jeszcze ze dwie łyżki, troszeczkę chili, cayenne, imbiru, odrobina szczypta, no troszeczkę więcej majeranku, pieprzu rzucimy też, bo musi być farsz ostry, no i sól do smaku. Oczywiście pamiętajcie, że ten farsz musi być ostry, dlatego właśnie, że później jak on będzie już oblany tym ciastem pasztecikowym, to nie będzie go tak czuć mocno, to ciasto wciągnie trochę jego ostrości, ale uważajmy też na to, bo jak ktoś zrobi, a ja zrobię, barszczyk czerwony bardzo ostry, to wtedy może być piekło w gębie, ale jak ktoś tak lubi, to okej. Na początek, oprócz tej bułki, którą zmieliłem, wrzucę jeszcze dwie łyżki bułki tartej. Chodzi o to, żeby to się fajnie kleiło. No i jak mówię, ostre to ostre. Więc, no powiedzmy, niecałe pół łyżeczki pieprzu cayenne na teraz. Imbiru trochę. Też spróbujemy na łyżeczkę, żeby nam się tu nie żuchło za mocno. O tyle wystarczy. Majeranku rzucę dwie łyżeczki przynajmniej. Pieprzu nie będę żałował. Taką płaską łyżeczkę. To jest na początek, będę to próbował i zobaczę. I teraz na początek wymieszam to łyżką, ale za chwilę będziemy to duzić rękoma. No to jedziemy rękoma. Ale fajna glina. Ze 3 minuty to śmiało trzeba mieszać. No dobra, wymieszałem, sprawdzam. Troszeczkę mało słone, ale jeszcze mało ostre. Więc soli to było pół łyżeczki, a tego pieprzu to ziuchnę śmiało taką jedną i jeszcze trochę. I dam też odrobinę pieprzu cayenne. Tak jak mówiłem, my lubimy ostre, ale wy po prostu mieszajcie i próbujcie. I to jest najlepszy sposób. Mieszam znowu. No i próba kolejna. Boski. Tak, ostry jest. Fantastycznie, on się jeszcze troszkę przeżre. Przegryzie, chciałem powiedzieć. Zrobię tutaj taką sztukę, taką dziurę. Dlaczego zrobiłem taką dziurę? Dlatego, że jak wyniosę na dwór lub wstawię do lodówki, chodzi mi o to, żeby wszystko równomiernie się ściągnęło. Musi być twardawe, żebym mógł układać w pasztecikach. No dobra, słuchajcie, robimy ciasto drożdżowe. Sprawa jest prosta i banalna. Normalnie zrobiłbym to w maszynie, ale chcę wam pokazać, że dokładnie takie samo wychodzi robione ręcznie. I teraz tak, bierzemy pół kilo mąki. Ja tu mam wagę pod spodem, która jest wytarowana. Okay. Jeżeli będziemy robić tym sposobem, warto mąkę przesiać. Nie robię rozczynu, po prostu wkruszam drożdże bezpośrednio do naszej mąki. Nasze ciasto będzie też doskonałe, do pasztecików idealne i w pieczeniu doskonale nam wyrośnie. Jak napowietrzyliśmy sobie całość, to teraz nie możemy szaleć, musimy to wymieszać delikatnie i powolutku, żeby drożdże rozeszły się po całej mące. 250 ml wody, tak dokładnie trzeba wlać, czyli taką dobrą, solidną szklankę. Ja tu mam gorące, prawie wrzątek, więc wleję sobie połowę, bo ta woda musi być ciepła. I 150 ml jeszcze do tego. Jestem cwany, bo mam wagę. I teraz wszystko jest fajne, letnie i taką wodę będziemy wlewać. Dosłownie jedno żółtko. Jak pięknie to wygląda. Troszeczkę oleju, dosłownie kilka gulguli, a dokładnie dwie łyżki. Szczypta soli, mniej więcej taka, a może nawet troszkę więcej. Płaska łyżeczka cukru. Co to są drożdże? Drożdże to są grzybki, takie malutkie grzybki, które rozmnażają się pod wpływem pewnych warunków. Warunki muszą być takie, muszą mieć ciepło, muszą mieć odżywkę w postaci cukru i węglowodanów, czyli mąki.
Mamy to wszystko tam u siebie. Sól im jest niepotrzebna, ale nam jest potrzebna do smaku. Trochę oleju, jajko i teraz letnia woda zapewni nam ciepłość. No dobrze, to co? Wdziuchamy naszą wodę i mieszamy wszystko. A drożdże zaraz zaczną nam się rozmnażać. Wskutek tego, że się drożdże rozmnażają, spożywają nasze produkty, które im dostarczyliśmy, czyli cukier i węglowodany, w ten sposób one produkują dwutlenek węgla. A dwutlenek węgla przepięknie nam spulchnia ciasto i powoduje, że nasze paszteciki będą przepyszne, mięciutkie i jakże smaczne. Dobra, teraz już ręką, tutaj nie można się inaczej pobawić, tylko ręką. Zobaczymy, jakie nam wyjdzie to ciasto, ponieważ gdyby przypadkiem było zbyt lekkie, wtedy dosypiemy mąki. Ale jak będzie zbyt twarde, no to wlejemy odrobinę letniej wody. Ale jak będzie w sam raz, to będzie w sam raz. Ale wygląda na to, że będzie jakie? W sam raz. Zobaczcie, twardawe, ale nie przejmujcie się tym, tak powinno być. Przygotowałem stolnicę, obsypę ją mąką. Nasze przepiękne ciasto obtoczę w tej mące i zostawię tutaj pod przykryciem no minimum jakieś 20 minut, minimum. No jeżeli są jacyś niedowiarkowi wśród was, to zobaczcie, jak nasze ciasto wyrosło. Haha, tak to wygląda i teraz co zrobimy? Po prostu je przerobimy jeszcze raz, bo no nie może być takie pluchniutkie jak tutaj, taki pączek. Podsypując nieco mąką, mocno jeszcze raz przerobić. O właśnie tak. Dobra, starczy. Właśnie, takie powinno być lekko zbite. Zrobimy wałek w miarę równy. O właśnie taki. I ten wałek podzielimy na cztery części. Raz, dwa i trzy cięcia, więc cztery części. Jedna część, druga, trzecia i czwarta. Trochę trzeba obsypać mąką, żeby nam się nie sklejało. I teraz, co robimy z taką częścią? Znowu wałkujemy w tą stronę po długości trochę, nie za dużo. I już będziemy z niej robić taki pasek długi, żeby móc zawijać pasteciki. Zobaczcie, naszkowałem sobie dwie takie blachy wyłożone papierem. A tutaj mam już gotowe nasze mięso, które jest wspaniale twarde i będzie się świetnie układać. Do takiej roboty potrzebny jest też jakiś wałek. Ja akurat mam ten mój ulubiony i nim będę tu walcował, ale jaki macie, taki go używajcie. Trzeba dużo podsypać mąką, żeby nam się nie sklejało. Dobra, no i walcujemy. Tu, gdzie jest więcej ciasta, można sobie jeszcze trochę pomóc naciągnąć, żeby to było w miarę równo. Przewrócę na drugą stronę. Tu jest już cienko, a tu mam trochę grubiej, więc w tą stronę rozwałkujemy jeszcze. Teraz łyżką nabieramy sobie takie mniej więcej porcje i układamy tutaj od samego początku. Nie żałować tutaj, farszu mamy sporo, pasztety będą doskonałe, idealne do naszego paszczyku. I już tu kończymy. Teraz w miarę tutaj to równo rozmieścić. Akurat mi się udało, bo mam pewną wprawę. Gdyby wam coś nie wychodziło, to gdzieś tam paluszkami możecie to jeszcze podotykać. No i co robimy? Zakręcamy po prostu tak, po kolei jadąc do ciacho. Właśnie, tu pod spód. Fantastycznie. Jeszcze dalej. I tak zakręćcie, żeby ta krawędź dolna, ja wam pokażę to, o właśnie, ta krawędź była na dole. I tu zgniatamy go lekko, na płasko. Ale mamy węża. I co teraz? Po prostu nożem delikatnie tniemy na jakieś takie 3-4 cm kawałeczki, czyli paszteciki. Przenosimy przecudowne paszteciątka na blachę. Dobra, ja robię dalej, za chwilę będę miał zrobione wszystkie, a wy już wiecie jak. No tak, ale jeszcze ważna rzecz jedna przecież. Słuchajcie, trzeba włączyć piekarnik, żeby nam się rozgrzał. Zanim ja zrobię paszteciki, to on musi być już gorący, 180 stopni i będziemy je piec około 20-30 minut. Ha, zobaczcie, 54 przygotowane paszteciki. Jakżeż one pięknie wyglądają. A tutaj jeszcze mam mleko i żółtko. Już pokazuję po co. Żeby nasze paszteciki wyglądały przepięknie, do tego żółtka naleję nieco mleka. Tyle wystarczy. Teraz rozmącę to żółtko razem z mlekiem. Teraz silikonowym pędzelkiem kuchennym każdego paszcecika smarujemy, przez co w pieczeniu dostanie cudownej, takiej przypieczonej skóreczki. Ładuję to teraz do piekarnika, tak jak powiedziałem wcześniej, około 20 minut i będziemy je wyjmować i pałaszować. No to po prostu jest sylwestrowy zestaw. Piękny, czerwony, klarowny, wspaniały barszczyk i te piękne, jeszcze cieplutkie, gorące paszteciki. Ja zaraz to skosztuję i powiem wam, jak to smakuje. Będziemy maczać tego pięknego paszczycika w tym cudownym barszczyku. Próba. Trochę nasiąknie. Próbujący.
wspaniały. Po prostu miód. Popiję troszkę. O, ale torpeda. Słuchajcie, szukajcie moich filmów na YouTubie. Sprawdzajcie, co napisałem na Facebooku. Cześć! Tak ma być. Pa!